i przyszłości polskiej matematyki. Może zacznę od przedstawienia panelistów. Od mojej strony pani profesor Małgorzata Bodnar, specjalizująca się w bilistyce, statystyce. Pana profesora Marcinkowicza już wszyscy państwo oczywiście dobrze znają. Ona jest profesorem na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu i zajmuje się układami dynamicznymi. Pan profesor Piotr Achinger jest specjalistą w geometrii algebraicznej. No, niedawno, w zeszłym roku otrzymał grant ERC, więc no, można powiedzieć, że na polskie warunki jest rodzynkiem zdecydowanym. Jeszcze inne zaszczyty go spotkały. Nie wszystkie przyjął, ale na pewno cała kariera przed nim. Pani Joanna Kania Bartoszyńska pracuje w amerykańskiej National Science Foundation w dywizji zajmującej się matematyką, także będzie najlepiej zorientowana, jeśli chodzi o kwestie na przykład finansowania matematyki w Ameryce. I wreszcie profesor Jarosław Kendra z Uniwersytetu Aberdeen. Specjalizuje się w geometrii i topologii. CV pana doktora Kendry nie znam bardzo dobrze, ale wiem, że na przykład do końca roku 2001 był w Instytucie Maxa Plancka. Tam się dłuższy czas ze sobą spędzili. A ja się nazywam Niepłocki i jestem badaczem na Uniwersytecie Jagiellońskim, a czasowo również dyrektorem Narodowego Centrum Nauki, czyli polityka NSF. Chcieliśmy porozmawiać o wyzwaniach, przed jakimi polska nauka stoi. Poproszę wszystkich uczestników panelu o najpierw może jedną, potem drugą rundę wypowiedzi na ten temat, a później chciałbym, mam nadzieję, że państwa przez półtorej godziny nie zanudzimy. Nie wiem, czy... mam nadzieję, że dyskusja będzie przynajmniej tak ożywiona, jak na przykład o Brexicie, o którym przed chwilą rozmawialiśmy. Także wczoraj na przykład z profesorem Gurbinionem. Ja chciałem zacząć od tego, żeby może zdiagnozować, starać się zdiagnozować obecny stan polskiej matematyki, jak ona wygląda. No po pierwsze, może na tle innych dyscyplin w Polsce, to pewnie stan jakiś nie jest najgorszy, ale przede wszystkim, bo to chyba o to nam najbardziej chodzi, jak matematyka się sytuuje na tle matematyki światowej, bo tak naprawdę, jak to kiedyś Michał Karoński pisał, czegoś takiego jak polska nauka nie ma, jest po prostu nauka i uprawiana w Polsce i wydaje mi się, że z takiego założenia powinniśmy wyjść. Czy z obecnego stanu możemy być zadowoleni? Na przykład wspominałem o grantach ERC, no to połowa wszystkich grantobiorców ERC polskich historii z matematyki właśnie tutaj siedzi w osobie pana profesora Achingera. No mieliśmy takich grantów ale mówię w polskich instytucjach. Oczywiście matematycy, którzy za granicą te granty otrzymywali. Oczywiście to też jest jakieś, ale to żeby już jak tu liczbami, no na przykład Węgrzy mieli 12 do tej pory, a kraj to jest zdecydowanie 4 razy mniejszy od Polski. I o podobnej historii.
i tradycji. No jeżeli też policzymy na przykład ile wykładów zaproszonych Polska na międzynarodowych kongresach matematyków, na przykład na europejskich kongresach matematyki, no to też wydaje mi się, że no tu jest dużo do nadrobienia. Nikt chyba nie ma wątpliwości, że mamy bardzo dużo w Polsce zdolnej młodzieży, bardzo dobrych kandydatów na to, żeby w przyszłości być bardzo dobrymi naukowcami, no chociażby ostatnio sukcesy kilku medalistów polskich na międzynarodowych olimpiadach matematycznych. Pytanie, czy później te osoby się właściwie w polskiej nauce rozwijają. Więc też sygnalizuje problem finansowania. Jeśli można, to chciałbym może zacząć od profesor Bogdan i po kolei poprosiłbym o wypowiedzi na ten i ewentualnie inne tematy. Bardzo dziękuję za głos jako pierwszej. No, czuję się troszeczkę może niekomfortowo, dlatego że ja reprezentuję dyscyplinę, która jest na styku zastosowań, statystykę i probabilistykę. No, w mojej ocenie, ja może zacznę w sumie optymistycznie, tak? To znaczy, to co my w tej chwili widzimy, to jest bardzo wyraźnie rosnąca rola matematyki. Generalnie, no, wszystkich przedsięwzięcia, które prowadzą do wzrostu produktu krajowego, tak, czyli mamy rozwój technologii informatycznych, rozwój analizy dużych baz danych. Ja jestem świeżo po rozmowie z firmą, której nie będę podawała nazwy, żeby nie brać tylko reklamy, ale po prostu firma zainwestowała we Wrocławiu, poszukując wykwalifikowanych matematyków. Oni potrzebowali ludzi po doktoracie i byli bardzo rozczarowani, że do ich firmy nie zgłosili się ludzie po doktoratach z czystej matematyki. Wcale nie generowali ludzi po zastosowaniach. Więc rośnie zapotrzebowanie na matematyków. My w tej chwili widzimy, no, przynajmniej otworzyliśmy na Uniwersytecie Wrocławskim specjalność Data Science. Mamy bardzo wielu, bardzo zdolnych ludzi. Jest duży entuzjazm, oni faktycznie chcą się uczyć matematyki. Moim zdaniem to nie jest tylko woda na młyn dla nas, dla statystyków, ale również, ponieważ przychodzi więcej studentów, jest większa szansa naboru tych studentów do przedmiotów teoretycznych, do matematyki czystej, prawda? Więc no ja w tej chwili mam takie doświadczenia, że w ostatnim czasie mam 3 prace licencjackie, z których przypuszczalnie będą publikacje. Problem zaczyna się oczywiście na poziomie, kiedy my chcemy tych ludzi zatrzymać na uczelni. I tutaj niewątpliwie, no, w moim odczuciu, finansowanie odgrywa decydującą rolę. To znaczy, generalnie rzecz biorąc, na stypendia takie podstawowe, to no, żeby zatrzymać studenta, doktoranta, trzeba mieć albo grant, albo, no to ja w tej chwili roku staramy się uruchomić wspólne doktoraty z innymi uczelniami z zachodu. I w moim odczuciu, żeby tą sytuację, przede wszystkim mamy argumenty, żeby się starać o to, żeby finansowanie matematyki w Polsce wzrosło, ale tego typu działania są związane z lobbyingiem i z poczuciem jak gdyby wspólnoty środowiskowej, tak? To znaczy ja widzę tutaj szereg problemów takich, no akurat w tym co mnie dotyczy, czyli pewien konflikt między matematyką sytuacją teoretyczną, który moim zdaniem jest konfliktem sztucznym. Okej, okay, to jest taka, to może pierwsza myśl, że potrzebne są działania środowiskowe. Ja może powiem troszkę o mojej dyscyplinie. Ja wielokrotnie rozmawiam z ludźmi w różnych miejscach, którzy mi mówią, że statystyka w Polsce jest słaba. Problem, doświadczenia są takie, że ktokolwiek z nas wyjedzie, to doświadczenia z młodymi ludźmi, z starszymi, odnosi sukces tak naprawdę. Mamy kolegów, którzy są szefami departamentów w Stanach Zjednoczonych. No, kilkoro z nich będzie mówiło na sesji ze statystyki. Także ja ostatnio trochę jeżdżę na konferencję w Europie i spotykam statystyków z
Polski, których w życiu nie poznałam, którzy odgrywają tam rolę, organizują sesje, są ważni. Powiedzmy sobie, to jest taki też, no, do siebie też jest trochę winna, bo przez ostatnie parę lat mam głównie zaangażowana we współpracy z ludźmi z Zachodu, ale jak gdyby brak poczucia wspólnoty środowiskowej i jest relatywnie niska nasza, znaczy powiedziałam tak, jest po pierwsze niska samoocena. To znaczy ja widzę bardzo dużo fantastycznych rzeczy, statystyki, które w Polsce powstały, które są opublikowane w ważnych czasopismach. I tutaj tak, po pierwsze ludzie nie próbują publikować w dobrych czasopismach. Po drugie, inną sprawą jest to, że publikacja w czołowych absolutnie czasopismach to jest też moim zdaniem kwestia polityczna i łatwiej jest publikować, jeżeli się pochodzi z silnego środowiska. A środowisko to jest grupa, tak? To nie jest kilka wybitnych osób. Także mi się wydaje, że no ja przede wszystkim widzę problemy tej natury, żebyśmy troszkę bardziej poczuli wspólnotę, troszkę lepiej się nawzajem oceniali na zewnątrz. Bardzo jesteśmy moim zdaniem znacznie silni, żeby pozytywny imidż na zewnątrz wytworzyć. I wtedy będzie łatwiej nam o pieniądze wewnątrz kraju, jak również o promocję nas na zewnątrz, jeżeli idzie o premia takie reprezentatywne, jeżeli chodzi o granty europejskie. No takie jest moje tutaj mój przekaz, moja myśl. Za głos. Po pierwsze chciałbym się znać na układach dynamicznych i specjalizować, ale tak naprawdę o czym ja się podpisuję, to są metody topologiczne w układach dynamicznych też, w kwestii topologii stosowanej, w analizie nieliniowej. A teraz wracając do meritum. Nie ma wprawy. Trzeba prezesa wymienić. Będzie to. Wracając do meritum. Są sprawy dwojakiego rodzaju. Po pierwsze działania na zewnątrz, po drugie wewnątrz środowiska. Ale zgodzę się z tym, co zostało już powiedziane, że najbardziej powinniśmy koncentrować się na tych sprawach, które możemy sami załatwić, bez względu na otoczenie zewnętrzne, prawne, ekonomiczne, polityczne. Dlatego skoncentruję się na tym, co jest wewnątrz środowiska. Powinniśmy zdać sobie sprawę, że żeby nauka, taka jak matematyka, każda, odniosła sukces, powinna być w miarę masowa. Ale żeby była masowa, to nie może być masowa na bardzo wysokim poziomie. Czyli moja idea jest taka, że powinny, tak jak w sportach, istnieć różne ligi i możliwości awansu zarówno grupowego, jednostek, jak i indywidualnego w różnych ligach i ludzie działający w matematyce od najniższego stopnia do najwyższego, w związku z tym powinni być oceniani według trochę innych kryteriów. Przypomnę, że formalne procedury, które są stosowane przy awansie i promocjach naukowych, są po pierwsze niestety ujednolicone dla wszystkich nauk, po drugie pochodzą bezpośrednim, są bezpośrednim dziedzictwem systemu niemieckiego w XIX wieku, który to system miał uporządkować środowisko składające się z kilkuset osób, no nie wiem, kilkunastu profesorów matematyki, może w ogóle, trudno mi powiedzieć, nie znam liczb, ale na pewno tych profesorów było nie więcej niż kilkuset. I to taki sposób mierzenia nie jest adekwatny do środowiska bardzo dużego i w krajach o dużej liczebności środowisk naukowych, jak w Stanach Zjednoczonych, jest kompletnie decentralny system i ocenia się ludzi pod kątem przydatności do danej jednostki i tam się awansuje. Teraz inna sprawa podnoszona tu przez moderatora naszego panelu wielokrotnie, sprawa mobilności. Jestem zwolennikiem mobilności zarówno w kraju, jak i szerszym na świecie, o ile to jest system pracujący w obydwu kierunkach. W Polsce mobilność, jak dotychczas, tak mi się wydaje, wygląda w ten sposób, że silniejsze jednostki przyciągają, przejmują
osoby ze słabszych jednostek, czyli żeby ten system działał, nie może być idealistyczne założenie, gentleman agreement, że będziemy, prawda, działać na rzecz mobilności ogólnie, ale to powinno być oparte na czymś podobnym, co jest w sporcie, gdzie przy przenoszeniu się z jednego tam klubu do innego zyskują wszyscy. Ten, który klub słabszy, który zawodnika wystawia, sam zawodnik, który poprawia sobie warunki, w naszym przypadku to jest i finansowe, i grupowe, bo w lepszym środowisku będzie pracował, no i ci, którzy kupują, czyli wzmacniają sobie w ten sposób zespół, w naszym przypadku badawczy. I to się dotyczy także sytuacji w świecie. Świat naukowy nie wyregulował tego w żaden sposób i przez to jest sytuacja taka, że z krajów słabszych ekonomicznie, a także już w tej chwili to się łączy naukowo, najlepsze jednostki są przejmowane do krajów silniejszych w obydwu sensach, bez jakiejkolwiek rekompensacji dla tych, którzy włożyli tych środowisk, włożyli wiele wysiłku, żeby takiego człowieka wychować. To ja tyle uważam. I jeszcze jedno, mamy tu przed obok z naszej grupy. Moderatorem jest dyrektor NCN-u. Wydaje mi się, że pewne działania NCN-u, które instytucje ocenia ogólnie pozytywne, nie są najlepsze. Rozumiem, mam nadzieję, że one mogą być korelowane. Ja widzę to, że na przykład z mojego punktu widzenia koszty pośrednie, które są narzucane na granty naukowe, nie są wykorzystywane w jednostkach na działania wzmacniające strukturę wspomagania badań. Ogólnie nie ma absolutnie pewności, a ja mam niepotwierdzoną pewność, że te środki są wydawane na zupełnie inne cele. Jeszcze jedna rzecz, która troszeczkę została poruszona. Żeby być silnym, trzeba być właśnie z silnej grupy, a silne grupy są między innymi, znaczy to jest tak, jak z jajkiem, z jajkiem. Silne grupy mają silne czasopisma, bo silne czasopisma koncentrują wokół siebie silne grupy. Nie możemy zaniechać posiadania w środowisku polskim znaczących czasopism. Spotkałem się z takimi opiniami, a po co nam i tak nie będzie to bardzo dobre. No bardzo dobre nie, no ale może być najpierw dobre średnie, a potem się rozwijać. Ale to na to ma wpływ. To nie tylko zapisy różnego rodzaju regulacji, indeksacji oceniających wyżej, bo te realnie są silniejsze, ale także swoista niechęć do publikowania w polskich czasopismach przez polskich matematyków w środowisku. Jest to uważane za rzecz, no, taką trochę jakby mało ambitną. Użyję takiego słowa, że nie mógł gdzie indziej publikować, publikuje w Polsce. Jeśli popatrzę na Amerykanów czy Rosjan, muszę powiedzieć, oni mają lepsze, ale myśmy mieli też bardzo dobre czasopisma. Jeszcze ciągle są dobre, ale nie bardzo dobre. I członkowie tamtych środowisk publikują w dużej części czasopisma, które są wydawane w tych krajach. Miałeś troszkę jak humanista. Nie działa? Już. No, mówiąc o tym czasopismach, ale. No nie, bo jeśli się przeczyta Januszewskiego, to on na ogół może tak, że się liczyło, musi mieć swoje czasopismo. Ja tylko komentuję to, co ostatnio właśnie słyszę głównie ze strony humanistów, ale oddaję głos profesorowi Achingerowi. Dzień dobry, czy mnie słychać? A, no więc postawione pytanie jest, jest bardzo szerokie. Pytanie o konkurencji matematyki w Polsce. Celowo nie mówię polskiej matematyki. Możemy mówić o matematyce w Polsce, albo o polskich matematykach. Też dwa zbiory z dość dużym przekrojem, ale różne. A pytanie jest, z kim my konkurujemy, jeżeli mówimy o
konkurencyjności. Konkurujemy z innymi dziedzinami. W przypadku matematyki to jest głównie informatyka. Ja zaraz będę mówił trochę o potencjale młodych ludzi, też o wiedzy matematycznej. Tutaj z informatyką konkurujemy dlatego, że ma dość krótką drogę wejścia od zagadek do problemów badawczych. Jest to pewien problem strukturalny też dla matematyki, o którym za chwilę powiem więcej. A też konkurujemy z firmami IT, z bankami, ogólnie światem, biznesem i światem przemysłu. Oraz konkurujemy z innymi krajami. No więc może ja się uchylę od tutaj obowiązku oceny polskiej matematyki pod tym względem, ale powiem, jakie widzę niektóre problemy. Więc dla mnie osobiście problemem był, jak wcześniej w mojej karierze, bo problemem był duży rozdźwięk pomiędzy tym, czego się uczyłem na studiach, a tym, czym się zajmuję naukowiec w pracy badawczej. I to jest, jeżeli mówimy teraz o konkurencyjności polskiej matematyki, no to na poziomie studiów jesteśmy naprawdę bardzo dobrzy, a potem to jest ten potencjał gdzieś ginie. I on ginie też dlatego, że student bardzo dobry trzeciego czy czwartego roku umie rozwiązać zadania ze wszystkich przedmiotów, ale najnowsze twierdzenie, jakie widział na wykładzie, było udowodnione w latach 50. Tak? I więc to jest coś, czego potrzeba, to jest właśnie to, żeby zdolnych studentów zdawało się wciągać w pracę badawczą możliwie wcześniej. Ale z drugiej strony mamy inny dylemat. Tutaj się pojawiło u pani profesor Bogdan takie sformułowanie zatrzymać na uczelni. No więc to też jest specyfika nauki w Polsce, że zostać naukowcem to znaczy zostać na uczelni. I z drugiej strony, z jednej strony to brzmi, z drugiej strony, jeżeli mam zdolnego studenta, to mam bardzo smutny dylemat, czy go zatrzymać, czy puścić wolno, czy, że tak powiem, wypchnąć w szeroki świat z być może stratą dla matematyki w Polsce. Więc chciałem jeszcze trochę coś powiedzieć o tym właśnie tym potencjale młodych ludzi, czy on jest wykorzystywany, czy marnowany. I chciałem o tym powiedzieć tak na przykładzie dwóch organizacji, które się zajmują w Polsce edukacją matematyczną zdolnych uczniów. Jest to Olimpiada Matematyczna oraz Krajowy Fundusz na Rzecz Dzieci. W Olimpiadzie Matematycznej Olimpiada Matematyczna ma oprócz tego, że ona służy selekcji, to też bardzo dużo uczy, ale też nie przeceniałbym olimpiady jako narzędzia selekcji, ponieważ często widać, że dobre wyniki w konkursach i olimpiadach to nie jest dokładnie ten zestaw umiejętności, których wymagamy od matematyka, ponieważ matematyk może mylić się 100 razy i mieć rację za 101 razem i ma bardzo dużo czasu na to, żeby się poprawić. Krajowy Fundusz na Rzecz Dzieci z kolei ma taki bardziej akademickie podejście, które bardziej chyba wprowadza w świat nauki. Jeszcze chciałem chwilę coś powiedzieć o finansowaniu. No więc oczywiście poziom finansowania, nie jesteśmy z niego zadowoleni. Krótka odpowiedź to jest więcej kasy. Ale jest też inny problem systemowy, którym jest stabilność finansowania. To znaczy z roku na rok jak ktoś ma pensję, może się wahać, bo a to może dostanie stypendium, ale jak skończy już 35 lat, to już nie może mieć stypendium, ale nie pojawiają się inne zastępcze. Albo ma grant, albo nie ma, a pensja zależy od grantów. Więc to jest to, że jak ktoś
dostanie kolejny grant, to myśli sobie, no okej, to nam dostanę przez 3 albo 5 lat. Mam spokój, ale czy potem będzie tak samo, czy nie? Czy brać kredyt, czy nie? To jest problem rzeczywiście systemowy. Jeszcze krótko chciałem o tych czasopismach. Więc jakoś niespecjalnie wierzę w ideę matematycznych czasopism narodowych, a my się nie zajmujemy próbiami. Natomiast, tak, ale ważne, znaczy jest to rzeczywiście ważne dla prestiżu, żeby mieć dobre czasopisma, ale mam wrażenie, że takie czasopisma mają, to też Janiszewski o tym pisze 100 lat temu, że one mają dużą szansę, jeżeli są wyspecjalizowane. Na przykład Akta Arytmetyka jest polskim czasopismem głównie z teorii liczb, które rzeczywiście jest uznawane przez ekspertów na świecie i dzieje się też tak też dlatego, że jest, że ma jakąś określoną tematykę. To tyle tak. Jeśli można to ad vocem, to też o tych czasopismach wracając, to myślę, że nikt nie ma nic przeciwko dobrym polskim czasopismom. Ta dyskusja się często toczy o tych niekoniecznie dobrych. Pani Joanna Tania, proszę bardzo. Dzień dobry Państwu. Bardzo się czuję zaszczycona zaproszeniem na ten panel. I przy tej okazji zastanawiałam się, dlaczego jestem matematykiem i dlaczego, mimo że od 15 lat już nie pracuję na uniwersytecie, ale w agencji rządowej amerykańskiej ciągle się zajmuję pracą badawczą. I naprawdę zaczęło się już w szkole podstawowej, gdzie miałam wspaniałych nauczycieli matematyki. Chodziłam do kółka matematycznego, potem poszłam do liceum matematycznego. Tam się okazało, że co prawda olimpiada matematyczna nie jest dla mnie, ponieważ taka atmosfera konkurencji i presji czasowej, wtedy sobie z tym nie potrafiłam poradzić. Natomiast mój nauczyciel geometrii, pan Roman Janusz, zachęcił mnie do pisania pracy maturalnej, co było naprawdę wspaniałe, bo trzeba było coś tam może nie tyle wymyśleć, ile sobie ułożyć i tak dalej. Potem poszłam na matematykę i na pierwszym roku spotkałam Anitę Wasilewską. Anita jest logikiem, który w tej chwili pracuje na Stony Brook, ale wtedy jeszcze byłam w Warszawie i zapraszała grupkę studentów, gotowała nam, serwowała winko, nosiła wspaniałe suknie i odpowiadała nam z wielką pasją o algebrach Boole'a, o teorii dowodów i tak dalej. Więc myślałam sobie, że chciałabym bardzo być taka jak ona. Nigdy mi się to do końca nie udało, ale dalej studiowałam matematykę. Zrobiłam magisterium u Stefana Jackowskiego. Józef Przytycki, który tam siedzi, zainteresował mnie topologią niskowymiarową, którą się zajmuję do dzisiaj. No i te studia na Uniwersytecie Warszawskim przygotowały mnie do tego, żeby potem zrobić doktorat w Berkeley i dalej się zajmować matematyką. Jednym słowem, dalej w moich żyłach płynie duża cząstka krwi polskiego matematyka. W związku z tym nie bardzo chcę oceniać stan matematyki polskiej dzisiaj, natomiast od kilkunastu lat zajmuję się zawodowo ocenianiem tego, na które badania matematyczne warto ułożyć pieniądze. Więc National Science Foundation to jest agencja rządowa, której no, mniej więcej 200 milionów rocznie jest przeznaczone na matematykę i statystykę. I 20 kilka osób tam rekomenduje, na co te pieniądze należy inwestować, jak to robić tak, żeby matematyka służyła całemu społeczeństwu. I oczywiście, tak po pierwsze, niektórzy ludzie patrzą na granty jako na sposób takiego legitymizowania, że to, co oni robią, to jest dobre i jest rozpoznawalne. Ci, którzy pracują w NSF, patrzą na to, jak wydać pieniądze, których oczywiście jest za mało, na to, żeby jak najlepiej tą matematykę posuwać do przodu. No i trzeba tu wybrać pewną ilość inwestycji w jakieś dziedziny matematyki i dla indywidualnych ludzi, którzy nadal będą prowadzić swoje badania. Oczywiście nie robimy tego sami, tylko przy pomocy recenzentów. I tutaj
Ważną bardzo sprawą jest to, że ci recenzenci pochodzą ze środowiska matematycznego, że nie jest to ta sama grupka ludzi, która podejmuje decyzje rok co roku, ale staramy się, żeby była ona szeroka. Oczywiście muszą to być ludzie, którzy są aktywni matematycznie, ale pochodzą z różnych uniwersytetów, są różnej płci i zapraszamy coraz to nowych recenzentów, którzy mówią nam, w co inwestować należy. Poza tym sporą ilość pieniędzy poświęcamy też na rozszerzanie dostępu do matematyki. Inwestujemy w konferencje. Wiadomo, że matematycy lubią się spotykać, rozmawiać o matematyce i potem nawiązują współpracę. Inwestujemy sporo w konferencje z dziedzin, w które tak dużo nie łożymy pieniędzy inaczej. Staramy się mieć również granty na tworzenie nowych współpracy. Mamy też sporą część budżetu przeznaczoną na fundowanie instytutów matematyki, gdzie w ten sposób jesteśmy w stanie docierać do większej grupy ludzi. Już nie my decydujemy o tym, kto dostaje pieniądze na to, żeby uczestniczyć w jakimś programie w instytucie, ale jest to, tak powiem, robione na innym szczeblu. Natomiast pula ludzi, którzy korzystają z tych pieniędzy, się w ten sposób bardzo rozszerza. To, że te decyzje są podejmowane w sposób przejrzysty, z szerokim uczestnictwem społeczności matematycznej, że równocześnie wybieramy pewną ilość indywidualnych grantów, nie mogą one ciągle iść do tych samych osób, chociaż oczywiście pewne gwiazdy dostają granty rok po roku, ale nie jest to gwarantowane i nie odbywa się to zawsze. Ale też staramy się rozszerzać to, w co inwestujemy, tak żeby przyciągać do matematyki, statystyki jak najwięcej osób i żeby szukać talentów, które być może nie są tak łatwo zauważalne. Państwa. Ja może skomentuję wypowiedzi moich rozmówców. Zacznę od pani profesor Bogdan. Ona użyła takiego fajnego sformułowania: zatrzymać studenta na uczelni. I mi się wydaje, że no teraz jest z tym trudno, w latach dawniejszych, w latach, nie wiem, 70. zostać na uczelni, to był jakiś tam awans na różnych płaszczyznach. Teraz już tak nie jest, no teraz zdolny człowiek znajdzie pracę tam, gdzie mu zapłacą na przykład 10 razy więcej niż na uniwersytecie i wtedy moim zdaniem to on powinien decydować, co chce robić, a u nas jeszcze trochę pokutuje coś takiego, że my coś studentom dajemy i jak gdyby oczekujemy, że oni będą za to wdzięczni. Nie wiem, jak to oceniać. Wydaje mi się, że taka jak gdyby szantaż jeszcze istnieje, ale to my już żyjemy w innej rzeczywistości. Tak nie jest. Może ja przytoczę z dwie anegdoty. Jedna jest taka z własnego doświadczenia o tym, że tak na świecie nie jest. Ja byłem kiedyś na wykładzie Petera Sarnaka i to może a propos, w pierwszym rzędzie siedział i dość mocno zadawał pytania Dennis Sullivan, a w ostatnim rzędzie siedział John Milner i nie zadawał pytania. I Peter Sarnak miał wykład w wykładzie o twierdzeniu swojego doktoranta, świeżo twierdzenie opublikowane w Annals, bardzo entuzjastycznie o tym mówił i na koniec powiedział: no niestety facet idzie pracować do banku. No i teraz wyobraźcie sobie Państwo, że macie doktoranta, robi świetny doktorat, publikuje go panel i idzie pracować do banku. To przykrość straszna. No ale tak jest. I on po prostu o tym wspomniał, mówi, że jest mu przykro, no ale takie jest życie. I to, czy idzie pracować do banku, czy wyjeżdża za granicę, no to już jest, nie wiem, powinno być
Ludzie powinni być wolni podejmować własne decyzje. Takie jest moje zdanie o tym zatrzymywaniu studentów. I uważam, że mimo wszystko opłaca nam się dobrze uczyć studentów, ponieważ jakaś ich część rzeczywiście będzie rozwijać na temat. Teraz może komentarz do profesora Marzenkowicza i jego sportowych analogii, czyli regulacji transferów matematycznych. Naukowych. Ja jeszcze nigdzie na świecie się z tym nie spotkałem. Uważam, że może idea fajna, ale zupełnie nierealna. Nie uważam sobie jak. I nigdzie na świecie tak nie ma. Wymyślimy to w Polsce, a nigdzie na świecie tego nie będzie. Moim zdaniem nie zadziała. Tutaj będzie obowiązywał wolny rynek i to, jak my wyedukujemy naszych studentów, edukujmy ich jak najlepiej i dawajmy im wolność. O czym jeszcze mówiliście? O olimpiadach matematycznych. No to są tacy, którzy umieją rozwiązywać zadania i tacy, którzy nie umieją. Ja nie umiem. No nie wiem, czy tam jakieś, może do trzeciej ligi awansowałem, ale nawet nie stanowiło to jakiejś przeszkody w zrobieniu kariery naukowej. I jeszcze może coś o finansowaniu nauki. Jeszcze wrócę do tej idei wolności wyboru, czy chcemy pracować w przysłowiowym banku, czy na uniwersytecie. Mam kolegę, który po zrobieniu doktoratu pracował w banku, powiedzmy z 7 lat, w przysłowiowym banku. I wrócił na uniwersytet, jest przyzwoitym matematykiem, pracuje w teorii grup. Jak z nim rozmawiałem, tam tak z ciekawości, jak to materialnie wygląda, mówi, że jego pensja zmalała 10%. Czyli zarabiał setki tysięcy dolarów, a teraz zarabia dziesiątki. I na pytanie dlaczego, każdy będzie miał swoje powody, ale on nie był w stanie znieść nieuczciwości środowiska. Mówię, że tam po prostu tak wszyscy kłamali dookoła, że nieuczciwości i seksizmu w jego środowisku, w którym on był. To jego tak brzydziło, że on po prostu stamtąd uciekł. O finansowaniu. To pani profesor Pani Bartoszyńska wspomniała, jak to się dzieje w Ameryce. Większość w Polsce też. I badania naukowe są finansowane z pieniędzy podatnika. Więc temu podatnikowi trzeba tłumaczyć, na co idą jego pieniądze. To jest się obowiązek tego, który te pieniądze dostaje. Tłumaczenie, na co robią matematycy, jest bardzo trudne. Moim zdaniem, powinniśmy tłumaczyć, że nasze pieniądze podatnika przysparzają czegoś tam dla dobra ogółu. Moim zdaniem my, uprawiając matematykę, przynajmniej ja, w ogóle nie myślę o tym podatniku, tylko myślę, jak robić najlepszą matematykę. A potem te wszystkie tłumaczenia tam nie są takie trochę lewe. Część jest oczywiście w porządku, ale tłumaczenie bezpośrednio zastosowań jakiejś danej matematyki dla dobra ogółu jest kiepskie, więc tu trzeba z tym postępować ostrożnie. W Wielkiej Brytanii badania naukowe też są finansowane przez podatników, też się z tego musimy tłumaczyć i też na te badania są dzielone właściwie przez polityków, ale są też fundacje prywatne. Na przykład jest taka fundacja, która również finansuje badania naukowe, w tym matematykę. I oni na przykład szczycą się tym, że my się nie musimy tłumaczyć przed nikim, ponieważ to są nasze pieniądze. I wy aplikujcie o takie badania, które wam się podobają, to one będą oceniane przez ekspertów. Niech ta matematyka wam się posuwa tak, jak wy chcecie, bo my się nie musimy przed nikim z tego tłumaczyć. I jesteśmy dumni, że finansujemy granty, z których nic nie wyjdzie. Także są
dwa możliwe modele. Mi się wydaje, że w matematyce też jest ważne, tak jak my ją uprawiamy, że jednak nie myślimy o tym, że to się przyda, tylko uprawiamy jak najlepszą matematykę. I to jest też ważne, o tym musimy pamiętać. Ale również powinniśmy umieć i nauczyć się tłumaczyć, na co idą pieniądze z podatnika. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Ja tylko chciałem jeszcze powiedzieć, że za chwilę chciałbym też poprosić o pytania z sali, żeby, czy jakieś krótkie wypowiedzi. Ale może jeszcze chwilkę pokontynuujmy to, o czym mówiliśmy. Bo chciałem się zapytać, co my jako środowisko moglibyśmy zrobić, żeby no, popracować, poprawić ten stan matematyki, który mamy obecnie. I szczególnie o dwóch rzeczach wspomnieć, o których już właśnie trochę mowy było. Więc pierwsza to jest mobilność. No tak się dzieje, że w zdecydowanej większości krajów, w których nauka i matematyka jest na bardzo wysokim poziomie, ta mobilność jest znacznie większa niż u nas i no, system, który tam jest, albo wynikający z tradycji, albo z bezpośrednich przepisów, jest taki, że no nie ma takiego dylematu uczelnia, czy chce zachować swojego doktoranta, czy nie, bo po prostu nie może. I że tak powiem, problem jest rozwiązany w ten sposób. Ja w tym kontekście chciałem wspomnieć o tym, jak to we Francji funkcjonuje, gdzie takich reguł nie ma ogólnie. Generalnie w nauce mobilność jest znacznie mniejsza niż na przykład w Wielkiej Brytanii czy w Stanach Zjednoczonych. Może trochę większa niż w Polsce, ale w matematyce jest no, prawie stuprocentowa, a to wynika z pewnej umowy środowiska, nie wiem, z lat 60. jeszcze, które na najlepsi francuscy matematycy no, tak stwierdzili, że tak muszą działać i to cały czas w ten sposób działać. To była taka akcja samego środowiska, bo oczywiście mobilność naprawdę w sposób sensowny można go wprowadzić, jeżeli to jest działanie wspólne wszystkich czy najważniejszych instytucji. A druga rzecz to o tym, o czym Jarek Kendra mówił, czyli kwestia popularyzacji. To znaczy z jednej strony tak, no to już państwa rozwinięte, ten problem finansowania nauk podstawowych, czyli jak to założyciel Instytutu for Advanced Study pisał, użyteczności bezużyteczne nauki rozwiązały, to znaczy ten problem z punktu widzenia finansowania przez państwo jest w jakiś sposób rozpoznany i nauki podstawowe są finansowane, ale z drugiej strony wydaje mi się, że w Polsce właśnie to tłumaczenie podatnikowi, na co te pieniądze idą i dlaczego one dla niego no w jakiś pośredni sposób dla rozwoju społeczeństwa to jest ważne, żeby takie finansowanie miało miejsce. Mam wrażenie, że tu wysiłek środowiska pod tym względem w porównaniu na przykład do Ameryki jest no, znacznie, znacznie mniejszy i wiele jest tu do nadrobienia. Może poproszę wypowiedzi właśnie no, w tym kierunku, co jako środowisko
możemy starać się zrobić. Czy idziemy może w drugą stronę? Słychać? Słychać. Moim zdaniem w Polsce jest bardzo dobrze. Większość uniwersytetów, których znam w Polsce, w mniejszy lub większy sposób zajmuje się popularyzacją matematyki i pracą z młodzieżą. Najmniej te, które odwiedzam, ale w niektórych jest to wręcz dla mnie robione w sposób modelowy, tak jak na przykład we Wrocławiu, który znam też dobrze. W porównaniu z Wielką Brytanią uważam, że jest dużo lepiej. Nawet jeśli w Polsce rozmawiam z przysłowiowym podatnikiem i jeśli on mnie pyta, no dobra, ale co ty robisz? Ja kręcę. A on mówi, no dobra, no to do czego się to przydaje? No nawet jak dalej kręcę, to większość ludzi, z których rozmawiam, oni wierzą, że to jest ważne. W Wielkiej Brytanii natomiast jest troszkę inaczej i tam taka trochę propaganda panuje, że każda nauka to powinien być fun. Co moim zdaniem, no to jest zabawa tylko dla niektórych, a nie dla wszystkich. I to jest trochę takie dziwne. I jak przychodzą studenci do nas na studia, oni oczekują, że to wszystko będzie tak lekko i fajnie i że to nie trzeba się spocić i napracować i kilka godzin dziennie rozwiązywać zadania. Więc moim zdaniem ciągle uważam, że w Polsce po pierwsze nie jest źle i tym, co jest, jeśli uważacie, że jest źle, to moim zdaniem jest dobra baza, żeby tylko polepszać. To jest mój główny przekaz. Jeśli można ad vocem, bo ja miałem zresztą zrobić to zastrzeżenie, ale zapomniałem. Mi nie chodziło o edukację dzieci. Mi tak naprawdę chodziło o to, o przekonywanie, no, nie wiem, społeczeństwa, czy no, decydentów, którzy za to społeczeństwo decydują, jak matematyka jest ważna. Ale to się właśnie robi przez przekonywanie tych dzieci, które dorosną i zostaną tymi politykami. Później, jak z nimi rozmawiać? Osobiście nie wiem. Wszystkie jakieś próby przekonywania, że matematyka jest przydatna, łącznie z wczorajszym filmem o Stefanie Banachu, no, moim zdaniem jest dużo do zrobienia. To tak powiem. Więc może dwa komentarze. Zacznę od tego, że nie należy myśleć o tym, że taka osoba, która się uczyła matematyki, bądź zajmowała się matematyką, potem odeszła i zajmuje się czymś innym, to jest strata dla matematyki. No, my jesteśmy bardzo wdzięczni za to, że Jim Simons, który teraz spekuluje naszymi emeryturami, dorobił się miliardów dolarów. Wybitny matematyk, dużą część tych swoich funduszy łoży właśnie w popieranie matematyki. Rzeczywiście daje miliony na instytuty, na indywidualne granty itd. Ludzie, którzy znają matematykę, lubią matematykę i pracują w innych gałęziach, czy przemysłu, czy nauki i tak dalej, są w dużym stopniu naszymi przyjaciółmi i mogą nam pomagać w argumentowaniu na to, że matematyka się do czegoś przydaje i znajomość jest pożyteczna. Jeśli chodzi o popularyzację matematyki, to Polska ma tutaj rzeczywiście wspaniałe tradycje, że wymienię przede wszystkim Deltę, którą czytałam już w szkole i którą kochałam i która dalej jest wspaniała i ciągle się ukazuje. Nam w naszej agencji, znaczy takim szarym pracownikom jak ja, nie wolno próbować lobować, tak właśnie, polskie słowo, na rzecz fundowania matematyki, ale robi to za nas Towarzystwo Amerykańskie Matematyczne, które wysyła, my dostajemy pieniądze od kongresu i towarzystwo wysyła delegacje kilka razy do roku matematyków, którzy usiłują przekonać kongres o tym, że warto na matematykę ułożyć pieniądze.
Bardzo często łatwiej to jest zrobić w przypadku zastosowań, ale nasi koledzy, którzy zajmują się zastosowaniami, również argumentują ciągle o tym, że jeżeli nie będziemy posuwać do przodu podstawowych badań matematycznych, to nie będzie czego stosować. Więc rzeczywiście tutaj rola towarzystw matematycznych i społeczności może być ogromna. Więc jeżeli chodzi o popularyzację, to oczywiście są różne aspekty. Jest aspekt edukacyjny, jest aspekt w jakimś sensie lobbystyczny i taki aspekt, żeby przeciętna osoba coś tam wiedziała i była może zainteresowana matematyką w jakiś sposób. To ja tylko tutaj krótko do tego trzeciego punktu, czyli na przykład no jest u nas świetne czasopismo Delta. Nie wiem specjalnie, jak ono ma nakład, ale być może Państwo widzieli, że na YouTube są teraz kanały takie jak Numberphile, prowadzone przez MSRI, czy 3 Blue, 1 Brown. Ja widziałem ostatnio tam krótki filmik, który opisywał, jak liczba pi się pojawia w takim układzie, kiedy jest duża piłka, mała piłka i ściana, i oni się odbijają, się zlicza liczbę odbić. Super się to ogląda. Film ma chyba z milion wyświetleń. A potem zobaczyłem, że mój kolega Marcin Kotowski napisał o tym samym 5 lat wcześniej artykuł w Delcie. Więc no, w jakimś sensie może audytorium uciekło. I krótko powiedzmy, propozycji profesora Płockiego z wymuszaniem mobilności przez niezatrudnianie własnych doktorów, przynajmniej jak rozumiem, od razu po doktoracie. Więc mam kontrargument i kontrargument. Znaczy, przynajmniej w Warszawie czy w Krakowie, to się mogę powiedzieć, skontrować, mówiąc, że no dobrze, ale to ci doktoranci pójdą do oddziału panów w tym samym mieście, a potem wrócą i to niewiele wymusza mobilność. A kontrargument jest taki, że kontrargument jest taki, że to i tak jest lepiej niż nic. A więc no, bottom line jest taki, że to jest, ja uważam, że to jest dobra propozycja. Dziękuję. Ja nie bardzo rozwinę, natomiast odniosę się do uwag moich poprzedników. Pierwsze, bardzo mi się podobało słowo, które było używane przez Joannę, jak to się w NSF dzieje, że tam się myśli o inwestowaniu i słowo inwestycja, inwestowanie, które działy należy inwestować, które nie. Jak patrzę na to, co się dzieje w Polsce, na przykład system grantowy NCN, to u nas bardziej on słowo nagradzanie byłoby adekwatne do tego, co się dzieje, niż inwestowanie. Pytanie, co jest lepsze, to stawiam auditorium. Następnie chciałbym spolemizować z młodszym kolegą, współautorem jednej pracy, Jarkiem Kedro. Mianowicie mówił, że dobrze, że jest wolny rynek, ale na wolnym rynku wszystko kosztuje. I to, co ja mówiłem o tym jakiejś formie rekompensaty, oczywiście nie może być ona eksporcie, to jest właśnie ochrona instytucji, które są finansowane przez podatnika, a więc ochrona tego podatnika, który inwestuje i lokalne środowisko inwestuje czas i pieniądze. I w tym momencie, kiedy, no może niezbyt zręcznie, Małgorzata użyła słowo, że chcemy zatrzymać. No, chcemy, żeby pewien wysiłek, zarówno globalny, finansowy podatnika, jak i lokalny, która pracuje z daną osobą, był zrekompensowany i to jest ludzki i to właśnie wolny rynek w innych sytuacjach przewiduje i się nie, że tak powiem, nie uważa się za to, że to jest działanie przeciwko wolnemu rynkowi. Następna rzecz, czasopisma. Oczywiście porównanie z humanistycznym jest nieadekwatne, dlatego ja użyję porównania z produktem znowu. Pewne
działy gospodarki w niektórych krajach są silne, między innymi dlatego, że mają bardzo duży rynek wewnętrzny, gdzie producenci zaczynają produkcję, rozwijają i osiągają siłę. Takim typowym przykładem jest na przykład niemiecki rynek samochodowy, gdzie Niemcom udało się wytworzyć taki mir, nie regulację prawną, społeczeństwo. Niemcy kupują niemieckie samochody. To pozwoliło rozwinąć, a potem zacząć ekspansję na świat zewnętrzny. I w podobny sposób ja myślałem o tym, że dobrze jest, jeśli silne grupy powiązane, no niech chcecie narodowe, no to z ośrodkami, które są w Polsce, mogły mieć, zarządzać, mieć wpływ na czasopisma naturalne i geograficzne, to jest, które są umiejscowione w Polsce. I tak to ja rozumiałem, ale wtedy można, matematyczne czasopisma są z definicji międzynarodowe, humanistyczne są z definicji ograniczone w swoim produkcie do rynku krajowego, więc nieprawda. Nieprawda w stosunku do humanistycznych niektórych i nie chciałbym ich, no dobra, nie chciałbym tej dyskusji, ale to jest to, co ja rozumiałem, mówiąc o czasopismach. Natomiast co my możemy zrobić, to wymaga działania nie tylko matematyków, to na pewno usprawnić działania, zarządzanie i wewnętrzne, administracyjne w jednostkach, zwłaszcza w uniwersytetach, dotyczące badań i wspomagania badań. Ja nie zapomnę rozmowy po wykładzie imienia Wojtka Kutkowskiego z Łukaszem Grabowskim, który być może jest tu na sali, bo jest jednym z mówców, który na pytanie nasze, czyli starszych uczestników, co jest jednym z powodów, że nie następuje dosyć masowa reemigracja, młodsze pokolenie matematyków pracujących poza Polską, mówi, że nie tylko pensje, albo może to nie jest istotne, ale właśnie to otoczenie, z którym oni się stykają, próbując powrócić do Polski. To znaczy ono jest maksymalnie nieprzyjazne, znacznie bardziej skomplikowane niż to, z którym mieli do czynienia pracując poza Polską. To możemy zmienić, ale to jako wszyscy naukowcy. Więc no, najwyraźniej muszę się odnieść, tak, do mojego określenia tak trzymać studenta i będę bronić tego stanowiska. Tak? Oczywiście w mojej dziedzinie jest tak, że 90% doktoratów ludzie piszą po to, żeby odejść do przemysłu. I to jest absolutnie zrozumiałe i o to nam chodzi. Tak? Chodzi o to, żeby przygotować wykwalifikowanych specjalistów, którzy będą potrafili podejmować właściwe decyzje w różnych dziedzinach przemysłu. To jest jak najbardziej w porządku. Tak? Natomiast oczywiście zdarzają się ludzie, którzy jednak chcą zostać na uczelni z różnych powodów, na przykład mają powołanie dydaktyczne, na przykład chcą mieć tą wolność, którą my mamy w wyborze tematyki. I takich ludzi chcielibyśmy zatrzymać. Oni są nam potrzebni. Jeżeli takich ludzi nie uda nam się zatrzymać, to proces dydaktyczny po prostu nam się rozsypnie. Tak? W tej chwili już w mojej dziedzinie stosowanej, no po prostu jest bardzo ciężko. Niektórzy z moich doktorantów, którzy odeszli, to są ludzie naprawdę bardzo ideowi. W tej chwili, żeby przeżyć, to nie trzeba już wielu tysięcy zarabiać. Gdyby zapewnić im w miarę godziwe warunki życia, oni by na uczelni zostali. Bardzo wielu z nich podejmuje działania już w tej chwili takie pro... Dużo młodych jest ideowych, tak? Oni podejmują działania pro... społecznościowe, prowadzą blogi, dyskutują różne dane, analizują zjawiska społeczne, robią to za darmo. Gdyby stworzyć tym ludziom dobre warunki pracy, żeby zostali na uczelni, ja tych ludzi chciałabym naprawdę zatrzymać. Dlatego, że no, będziemy mieli problemy z tym, żeby kolejne pokolenia dobrych specjalistów w informatyce, w matematyce edukować. A zatem być może przyjdzie również koniec inwestycji w Polsce, tak? Inwestycje pójdą gdzie indziej, tam gdzie takich ludzi będziemy w stanie kształcić. Także się trochę obawiam, powiedzmy, kryzysu, tak? Takiego, jeżeli idzie o edukację. Teraz, jeżeli o mobilność, to mi się wydaje, że jest bardzo ważne. Bardzo ważne, po prostu idee powinny się pojawiać nowe. W momencie, w którym prowadzimy hodowlę sobną doktorantów i tworzą się duże zespoły, które od lat zajmują się jedną tematyką, no to jest bardzo niebezpieczne.
I znowu wydaje mi się, że problemem w Polsce jest znowu finansowanie, tak? Gdybyśmy mieli wystarczająco duże granty, żeby taki człowiek mógł odejść, wyjechać na pozycję, żeby można było, gdyby pensje były dość wysokie, żeby można było mieć miejsce na mieszkania, kupić sobie mieszkanie, przypuszczalnie nie byłoby z tym większego problemu. Także ja mi się wydaje, że tymczasowo problem mobilności my widzimy w ten sposób, na przykład na Uniwersytecie Wrocławskim jest duży nacisk na to, żeby ludzie jednak wyjeżdżali na postdoki, tak? Zachęca się ludzi do wyjazdów rocznych, dwuletnich, żeby pracowali w innych zespołach, żeby przynosili ideę. To, co ja robię z moimi doktorantami, generalnie jest zawsze współpraca z kimś za granicą. Z czołowymi ośrodkami, ze Stanford, ze Cole Polytechnik. Moi doktoranci mają pracę z najlepszymi naukowcami z różnych dziedzin. Nie zawsze idee wychodzą ode mnie, czasami od moich kolegów. I staże miesięczne, dwumiesięczne, to generalnie mi się daje, że to jest bardzo ważne. Ja bym niekoniecznie chyba w warunkach polskich wymuszała w tej chwili to, żeby nie zatrudniać własnych doktorantów, ale ze względu powiedzmy właśnie na finansowanie. Znaczy moim zdaniem tego typu działania można podjąć, jak po prostu zapewnimy lepsze finansowanie nauki w Polsce. Chciałam też odnieść się do tego, że nie mamy rekompensaty, tak, z ludzi, którzy wyjechali. No więc moje doświadczenia są generalnie też całkiem przeciwne. To znaczy ja wróciłam po wielu pobytach za granicą i z przyjemnością pracuję w Polsce z polskimi studentami. I nasz program Data Science na Uniwersytecie Wrocławskim jest po prostu, on działa dzięki współpracy z Polakami, którzy wyjechali. I generalnie muszę powiedzieć, że to jest praca charytatywna, to co oni dla nas robią. Prowadzą kursy, przyjmują studentów na praktyki. Bardzo dużo wsparcia i pomocy dostajemy od Polaków, którzy wyjechali za granicę. Naprawdę to jest coś, co oni... Oni tego nie robią dla pieniędzy, tylko dlatego, że czują się związani z naszym środowiskiem. Także mi się wydaje, że tych ludzi, którzy wyjechali, odeszli do przemysłu, a propos tego, że ludzie odchodzą i wracają, w mojej dziedzinie to jest naturalne. Ja być może się tego nie wytłumaczyłam. W mojej dziedzinie, jeżeli ktoś odejdzie na 2 lata do przemysłu, to często wraca do nauki z doświadczeniem, które mu umożliwia podejmowanie nowych, ciekawych tematów, które są ważne praktycznie. Także to jest naturalne, że ludzie przechodzą w jedną, w drugą stronę. Mówiąc o tym, że chciałam zatrzymać, ja to twierdzę, chciałam zatrzymać na uczelni tych, którzy mogą przygotować kolejne kadry dobrych uczniów, studentów. Kolejny temat, który się odniosę do tego, co pan Piotr Pachinger mówił. Absolutnie się zgadzam z tym, że na etapie kształcenia za mało jest projektów, które przygotowywałyby ludzi, studentów, nie tylko do pracy naukowej, ale generalnie do dłuższych projektów. Ja miałam w tym roku 2 licencjaty i najlepsi studenci się wycofali, bo się okazało, że projekt nie będzie trwał 2 tygodnie, tak? Czy 3 tygodnie, tylko to była roczna, to jest roczna praca, tak? Mi się wydaje, że tego typu działania, ja nie wiem na ile to jest w ogóle możliwe w matematyce czystej, ale być może jest możliwe, żeby rozplanować pracę tak, żeby dać projekt badawczy studentowi, żeby on mógł opublikować coś, co dałoby większą szansę naszym młodym w grantach dla młodych, których my notorycznie przegrywamy z chemikami, z fizykami. Tak moim zdaniem właśnie za mało się włącza młodych, zdolnych ludzi do pracy badawczej, tak żeby oni po skończeniu magisterium mieli na przykład już publikację, która umożliwia im starania się o środki w porównaniu z tym, co robią naukowcy w innych dziedzinach. Teraz jeżeli idzie o działania promocyjne, to mi się wydaje, że naprawdę jesteśmy teraz w takim momencie, że nie powinno być żadnego problemu z tym, żeby przekonać decydentów o tym, że w matematykę warto inwestować. Ja się tu też absolutnie zgadzam z tym, co tutaj pani Joanna powiedziała. Tak? Ja jestem przedstawicielem matematyki stosowanej i mi się wydaje, że my mamy argumenty w różnych dziedzinach po prostu. Matematyka jest podstawą, tak? W wielu branżach ludzie poszukują matematyków nie po to, żeby oni stosowali wiedzę matematyczną, ale dlatego, że to są ludzie, którzy potrafią strukturalnie myśleć, tak? Przeprowadzić długi projekt, dedukcyjnie myśleć, a nie metodą prób i błędów rozwiązywać zagadnienia. Więc dlatego mamy w Polsce inwestycje, że takich ludzi ciągle kształcimy. Więc nie powinno być z tym problemów i ja jako matematyk stosowany również widzę to, że matematyka stosowana nie może się rozwijać bez matematyki czystej. Po prostu. Nam potrzebni są świetni matematycy, problemy w matematyce stosowanej są coraz trudniejsze. Także są 2 dziedziny, które muszą współpracować. I mi się wydaje, że nie powinno być z tym problemów, żeby promować konieczność inwestycji w matematykę. Tyle, że to wymaga działania środowiskowego, tyle, że to wymaga działania ludzi, którzy po prostu poświęcą na to czas i dobrze by byłoby, żebyśmy my takim ludziom też okazali szacunek i wsparcie. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. To zgodnie z obietnicą chciałbym przejść teraz, zostało nam około 20 minut.
do ewentualnych pytań, krótkich ewentualnie wypowiedzi, także jeżeli by ktoś chciał... Mam sprawę odpływu za granicę. To nie dotyczy tylko matematyków. Lekarze wyjeżdżają z kraju, kraje ubogie przegrywają z krajami bogatymi. Mamy naturalny, tam gdzie pieniądz rządzi, tam mamy odpływ. Wydaje mi się, że też prawda, postuluje się na przykład, żeby studia medyczne były płatne. Państwo może mają przykłady w Anglii, że studenci biorą kredyty. Wydaje mi się, że system kredytów w Anglii powoduje, że ten, kto zdobywa wykształcenie, w jakimś sensie za to płaci. Nie wiem, jakie są rozwiązania. Wydaje mi się, że nie znaleziono rozwiązań, żeby kraje bogatsze, możemy mówić o Indiach, możemy mówić o różnych krajach, które tracą na korzyść krajów silnych. Wydaje mi się, że to jest naturalny trend. Co zrobić? Czy Państwo uważają, że jest taki trend i co zrobić? Czy można coś zrobić, żeby takiego odpływu nie było? Żeby kraje, ułatwić tym krajom, które są słabsze, żeby nie przegrywały w tym wyścigu. To tyle. Jeśli można, to szybko odniosę, bo znaczy to na pewno jest też we wszystkich krajach, że ludzie między krajami się przemieszczają w nauce szczególnie. No i oczywiście w Polsce niestety ten ruch za granicę jest mocniejszy, z tego powodu, o którym pan profesor mówił. Natomiast mi się wydaje, że też jedną z rzeczy, na których Polska się powinna koncentrować w matematyce, we wszystkich naukach, jest to, żeby w większym stopniu przyciągać też ludzi z zagranicy. I na przykład, czy my w większym stopniu nie powinniśmy być otwarci na studentów, może młodych naukowców ze wschodu. Czy nie ma specjalnie wielu programów temu poświęconych. Drenażowi mózgów trzeba przeciwdziałać. Trzeba doprowadzić do tego naturalnego też ruchu, że zagraniczni naukowcy przyjeżdżają do Polski i tu jest wiele czynników, wydaje mi się, nie tylko finansowe, bo jest też już wiele programów całkiem atrakcyjnych, które w Polsce funkcjonują, ale też o czym prezes mówił, że my jako środowisko chyba mało przyciągamy ludzi z zewnątrz. To chyba jest też duży problem w Polsce. Nie widziałem. Wojciech Kozłowski z Australii. Chciałem powiedzieć, że dyskusja jest bardzo ciekawa, ale ja widzę takie binarne podejście. Tak? Albo pracujemy na uczelni, albo pracujemy w przemyśle, albo w Polsce, albo za granicą. Chciałem powiedzieć, że współczesny rynek pracy jest bardzo mobilny, jest bardzo dynamiczny i elastyczny i trzeba pomyśleć o nowych formach. Ja chcę powiedzieć, że ja pracuję jako główny architekt sieci dla firmy telekomunikacyjnej Telstel Australii, a równocześnie mam pozycję profesora na Departamencie Matematyki University New South Wales w Sydney. Pytanie, czy jest to możliwe na przykład w Polsce?
można dążyć do tego, żeby tych, właściwie nie było tych problemów. Praca się zmienia w tej chwili, no, co kilka miesięcy rynek pracy, albo co się zmienia. Trzeba pomyśleć o bardzo elastycznych formach współpracy i mobilności. Taki mój komentarz, ale chciałem się dowiedzieć, czy idzie w tym kierunku. Też chyba jest skomplikowany problem. Nie wiem, czy ktoś, może to jest pani profesor o takim. Znaczy, wydaje się, że problem faktycznie jest skomplikowany administracyjnie, tak? Natomiast, tak jak mówię, w mojej dziedzinie to jest po prostu, gdziekolwiek na zachodzie, to jest mile widziane, tak? Że w matematyce stosowanej to, co się dzieje w praktyce, to jest źródło problemów, tak? To jest źródło zagadnień, które są ważne praktycznie, które za sobą niosą z kolei ciekawe teoretyczne problemy. Także na przykład na zachodzie to jest dość typowe, tak? Że ludzie albo łączą stanowiska, albo właśnie wracają często. Znaczy po paru latach pracy w przemyśle ludzie przychodzą i uczą statystyki na uczelniach i bardzo często to się bardzo dobrze rozwija. Wydaje się, że w Polsce są ograniczenia, tak jak powiedziałabym, administracyjne, które ja do końca nie rozumiem. Tak? Wydaje mi się, że formalnie taka, o której pan mówił, jest w Polsce możliwa, natomiast z kolei no, mieliśmy duży problem takiej wieloetatowości na uczelniach. I tu są pewne ograniczenia, żeby no, nie było pracy w wielu etatach na uczelniach, ale pracowanie zarówno na uczelni, jak i w prywatnym biznesie, myślę, że formalnie jest dopuszczalne. Ja powiem szczerze, ja zastosowania to sytuacja jest inna, ale ja szczerze nie wyobrażam sobie absolutnie pracy naukowej w czystej matematyce na pół etatu. Teoretycznie może się da zrobić, ale nie widzę potrzeby, czy możliwości. Druga rzecz to do profesora, tego co powiedział profesor Zabczyk. Wydaje mi się, że jeśli chodzi o Polskę konkretnie, to ten drenaż oczywiście jest, gdzie wyjeżdżają, ale nie wyjeżdżają tak masowo jak w innych krajach Europy Wschodniej. Tak? W Rumunii mam wrażenie, jest tam nikt nie zostaje. A w Polsce ludzie mają świadomość, że tu się jednak czuje dobrze, więc mają tutaj rodzinę, mają jakąś sporą szansę na zatrudnienie i dlatego mi się wydaje, że polska specyfika jest taka, że może mniej, mało to są osób, co do nas przyjeżdża, ale też nie aż tak dużo przyjeżdża. Czy jeszcze? Wiecko, Jan Woleński, ja jestem kibicem matematyki, nie matematykiem, w związku z czym kontakt mam głównie przez literaturę. I to, co obserwuję, to poważny upadek polskiej literatury matematycznej. Mam na myśli monografie i podręczniki. Mianowicie monografie matematyczne, jedna z najsłynniejszych serii, już jest poza Polską. Biblioteka matematyczna padła praktycznie. Dysertacje matematyczne nie istnieją. A to jest, proszę, ważne dla kultury matematycznej, bo ludzie, którzy się interesują matematyką, czy jest jakiś fragment potrzebny, tak mnie na przykład, no to szukają podręczników. Proszę Państwa, my nie mamy wielu podręczników, przynajmniej z mojej dziedziny. Ja nie znam podręcznika polskiego z algebry uniwersalnej, historii modeli w logice, nawet z podstaw matematyki. Tłumaczeń jest niewiele, więcej było w tak zwanym minionym okresie. A proszę zwrócić uwagę, że czołowe podręczniki, te najważniejsze zakresy na przykład analizy matematycznej czy algebry, to są rzeczy sprzed 30-40 lat, no, które już straciły aktualność, mimo że oczywiście one są znakomite, tak Rasiowacz, wstęp do matematyki, czy Kuratowski, czy Fichtenholz, ale to już jest coś, co w świecie
staje się w pewnym sensie klasyką. Ja patrzę na literaturę wydawaną w Wielkiej Brytanii, w Stanach Zjednoczonych, czy w Niemczech, czy w innych krajach, więc tam co roku się pojawiają jakieś nowe, i to nowe koncepcyjnie podręczniki, na przykład łączące historię z systematyką i tak dalej. W Polsce tego nie ma. Ja wiem, że jest problem, że się nie opłaca pisać podręczników, ale może by środowisko coś jednak w tej materii zrobiło, bo ci, którzy, jeszcze raz powtarzam, są kibicami, dla których ważna jest kultura matematyczna, no widzą tutaj poważny regres w porównaniu z tym, co było. Nawet w okresie międzywojennym, proszę, było tych podręczników mało, ale właściwie wszystkie ważniejsze podręczniki z matematyki były napisane przez Polaków, były dostosowane do polskich potrzeb, już do pewnej istniejącej tradycji. A teraz jeszcze na koniec, prawda, nie ma wydawnictwa naukowego w Polsce, które by się specjalizowało w ogóle w nauce, nie tylko w matematyce, bo PWN po prostu stał się wydawnictwem już tylko komercyjnym. Panie profesorze, mi się wydaje, że też częściowo to wynika z tego, że czasy się trochę zmieniły i szczególnie jeśli chodzi o nauczanie uniwersyteckie, no to studenci, szczególnie na wyższych latach, bez problemu się posługują językiem angielskim i literatura światowa jest ogólnie dostępna. No ja mogę powiedzieć, że na przykład jak w Szwecji mi się zdarzało trochę na uniwersytecie uczyć, to tam zawsze się używało jakichś aktualnych podręczników po angielskim. W ogóle sobie nie przypominam, żeby były szwedzkie podręczniki na przykład do matematyki na takim poziomie. Tak, ja też mam jedną uwagę. Zgadzam się z tym, co powiedział Zbyszek. Zgadzam się, że czasy się pozmieniały i nie wiem, jak to na wolnym rynku wygląda z publikowaniem podręczników po polsku. Chciałbym tylko powiedzieć o jednym kontrprzykładzie. Są cztery podręczniki napisane przez Beatę Pogdańską i Adama Neugebauera pod wspólnym tytułem Matematyka olimpijska. To jest algebra, kombinatoryka, geometria i analiza. Uważam, że to są jedne z najlepszych książek z matematyki, jakie ja w życiu czytałem. Mam je wszystkie cztery i czytam je regularnie. Nie wiem, czy Państwo znają te książki. Jeśli nie, nie wiem, gdybym miał czas, chciałbym przetłumaczyć to, żeby to na cały świat zostało wydane. Ale to są naprawdę wspaniałe książki napisane po polsku. I proszę, ten tytuł Matematyka olimpijska jest trochę mylący. To są przepiękne książki z matematyki. Damian Niedziński z Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego. Jest to takie uzupełnienie, bo pan przewodniczący powiedział na wstępie, że połowa laboratów IRC, to znaczy pan Piotr Achinger, to znaczy pan Piotr Nowak. Natomiast gdyby dodać laureatów w dziedzinie informatyki teoretycznej, no to by było trochę więcej. Tam, jak kojarzę, 5 osób, a samych grantów jest jeszcze więcej. No tak się składa, że ja te osoby wszystkie znałem, jeszcze jako studentów. I myślę, że na pewno ich osiągnięcia można uznać za plon polskiej matematyki. Bo one, że nie wszyscy otrzymali dobre wykształcenie matematyczne. Tutaj wcześniej też pan Piotr powiedział, no, z kim konkurujemy. No oczywiście nawet matematycy pracujący w tej samej dziedzinie konkurują między sobą. Tak? Jest, no, na każdym poziomie jest konkurencja, jest współpraca. Tutaj wspomniana przez Joasię Anita Wasilewska, która miała piękne suknie, ona jest w stanie Bruckner na Wydziale Informatyki. No, w XIX wieku to są takie osobowości, na przykład Józef Gibbs, gdzie właśnie trudno powiedzieć, czy to był matematyk, czy fizyk. No, może tak trzeba trochę patrzeć na informatykę, czy informatykę teoretyczną zwłaszcza. Tak, myślę ogólnie, że no oczywiście czasem trzeba widzieć granice, ale czasem trzeba może właśnie umieć nie widzieć granic. Dziękuję. Oczywiście zgadzam się, że to też jest w jakiś sposób
zasługa polskiej matematyki w ogólnym sensie, że mamy też kilku informatyków, którzy grant ERC dostali. Tym, że ja, tak, może być precyzyjnym, no to liczyłem tylko granty, które były w panelu PE1, no, czyli tak. A tamte były w szóstce informalnie. Zabrałam głos w sprawie grantów europejskich, tak? Znaczy tutaj kolega ma grant, że ktoś to może ktoś to powie. Ja opiekowałam się grantem FP7, miałam WebPaki, czyli muszę powiedzieć, że zupełnie zaskoczyła mnie ilość pracy administracyjnej, którą trzeba było wykonać przy tym grancie. To znaczy, na szczęście miałam bardzo dobrą osobę, która była doświadczona, ale w momencie, w którym ona podeszła, to był dramat, tak? Także tutaj mi się wydaje, że jeżeli idzie o taką działalność na poziomie starania się o granty europejskie, to my też do pewnego stopnia nie doceniamy całej tej infrastruktury administracyjnej i pewnej umiejętności pisania takich wniosków o granty i później prowadzenia tych wniosków od strony finansowej. Także tutaj przepraszam, jak po raz kolejny nie chodzę w obszar finansowania, tak? Ale wydaje mi się, że to jest też pewien element tego, dlaczego nie odnosimy sukcesów na arenie starania się o granty i tak dalej, że nie doceniamy do końca tej obsługi, wagi obsługi administracyjnej przy dużych grantach europejskich. Jeśli chodzi o obsługę grantów od strony aplikujemy, mówiąc, na taki grant, to nie jest tak jak w instytucjach zachodnich, ale to się zmienia. Ocenia, czy to się zmienia dostatecznie szybko, czy nie. A dużo, mi się wydaje, dużo dobrego robi NCN samą formułą konkursów, które są w gruncie rzeczy podobne do więc jak człowiek już ma doświadczenie z tym, to może z niewiele większym nakładem pracy wysłać też ten sam wniosek do konkursu europejskiego. A jeszcze chciałem się odnieść bardzo krótko do uwagi profesora Niewińskiego. Tak. Ja jeszcze może dodam, żeby też Państwu uzmysłowić skalę problemu, jeśli chodzi o aplikowanie o granty europejskie w ogóle w polskiej nauce. Proszę Państwa, takie statystyki, jeśli chodzi o sukcesy w aplikowaniu o granty z horyzontu 2020. Polska jest razem z Rumunią na ostatnim miejscu w Europie, jeśli chodzi o zwrot z zainwestowanych kwot w ten program. Więc z jednego euro, które jako Polska wkładamy do tej części budżetu Unii Europejskiej, odzyskujemy 33 centy. I to jest najgorszy, pod tym względem jesteśmy najgorszym krajem w Unii Europejskiej, no, między egzekwo z Rumunią. To tak, żeby... Dlaczego? Oj, to by chyba trzeba było jeszcze taki kilkudniowy panel zrobić. No tak. Myślę, że jednak mimo wszystko stan polskiej matematyki jest lepszy niż ogólnie polskiej nauki. To nie jest jednak no, statystyka, która wszystko mówi. Jest bardzo wiele czynników, także te administracyjne, o których Państwo Bogdan mówiła, to nie już osobną dyskusję. Ale mi się wydaje, że warto się starać, tak jak na przykład Wydział Matematyki, Informatyki, Mechaniki na Uniwersytecie Warszawskim, no widać, że coś robi ekstra, żeby tych grantów jednak było zdecydowanie więcej niż w polskich realiach. Że jako środowisko całe matematyczne powinniśmy większy wysiłek zrobić, żeby no, tam
matematyka no jeszcze w większym stopniu się wyróżniała w Polsce na tle innych nauk. Proponuję, żeby to było ostatnie. Już nie chciałem pytanie czy też wypowiedź. Stefan Jackowski, no dziękuję bardzo, że i ta część sali ma, otrzymała szansę, bo dotąd przewodniczący nie zaszczycał nas rzutem oka. Tematem tego panelu jest, tak powiem, szanse i zagrożenia. Powiedział, szansą jest aktywność, zagrożeniem jest bierność. I po tej stronie szans bym wymienił i kierował apel tutaj przede wszystkim do dziekanów, rektorów obecnych o aktywną politykę kadrową. I o zachęcanie w szczególności imigrantów. To nie jest prawda, że w tej chwili nie mamy pewnych atutów. Bo wiele uczelni może na to mieć bardzo przyzwoite warunki pracy. Też z różnych programów można zapewnić no, już nie tak kompromitujące wynagrodzenia, ale jest potrzebna aktywność tej polityce. Ona się nie może sprowadzać do ogłaszania konkursów i czekania, że się może ktoś zgłosi. To jest niewystarczające. Aktywność w polityce kadrowej to jest zarówno aktywność oczywiście tych osób sprawujących funkcje, ale także kierowników grantów. Ja widzę, w jak znacznym stopniu te granty przede wszystkim kolegów informatyków zaktywizowały czy zwiększyły jakby no, internacjonalizację naszego wydziału i ile się dzięki temu dzieje. Proszę Państwa, aktywność musi polegać na tym, że na problemy się jakoś odpowiada. Tutaj była wspomniane właśnie przez Damiana, że ci grantowicze i akcji są na Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki. Myśmy w swoim czasie mieli problem rozjazdu matematyki z informatyką, tak powiem 20 lat temu, ale zostały stworzone jednoczesne studia informatyczno-matematyczne, których znaczna część tych laureatów jest absolwentami, co zupełnie zmieniło jakby tę relację. No i w tej chwili to wykształcenie matematyczne jest atutem tych informatyk. Więc jak mamy problem, próbujmy go jakoś rozwiązać. I to jest, tak powiem, to może być jakaś szansa. A teraz jeszcze o temacie, który na samym początku poruszył przewodniczący panel. No, że tak, że to mało tych mówców na tych zjazdach, prawda. No, mało widać w społeczności międzynarodowej polskich matematyków. Proszę Państwa, problem się zaczyna od dołu. Ja mam obserwację z Europejskiego Towarzystwa Matematycznego. Jestem chyba pierwszym polskim członkiem zarządu od czasów profesorów Belczara i Olecha. Oni byli w tych zarządach dzięki temu, że byli ważnymi osobami w powstaniu Europejskiego Towarzystwa Matematycznego. No ja tam jestem między innymi na ramionach Krakusów dzięki sukcesowi zjazdu w Krakowie. Ale Polaków tam po prostu nie ma. Jak ja porównuję z aktywnością środowiska hiszpańskiego, nie mówiąc o niemieckim, czy nawet włoskim, no po prostu ci ludzie są w rozmaitych komitetach i nie zaraz tak powiem w zarządzie, ale no, w rozmaitych takich cichych formach działania towarzystwa. No niestety w naszym środowisku jest trudno kogoś namówić. Liczba członków Polaków Europejskiego Towarzystwa Matematycznego jest po prostu kompromitująca. To jest rzędu, nie wiem, 20, tak powiem, paru osób, podczas kiedy z krajów o porównywalnej wielkości to jest 10, 20 razy więcej. No w Polsce niestety, być może z poprzedniego ustroju pozostała takie coś, że najlepiej jest do niczego nie należeć. To niektórzy koledzy też powiadają, że do PPM jest dobrze nie należy, bo ja nigdy do niczego nie należałem. Nie wiem, to jest problem społeczny, tego nie rozwiążemy tylko w naszym środowisku, tylko nie oczekujmy innych efektów, prawda? Jeżeli takie jest wejście, no to i takie jest wyjście, dlatego że te komitety rozmaite, naukowe, no, organizacyjne i tak dalej są formowane no, spośród pewnego grona ludzi, którzy w jakiś sposób deklarują swoją przynależność do społeczności. A tę przynależność do międzynarodowej społeczności matematycznej deklaruje się nie tylko przez uczestnictwo w specjalistycznych konferencjach, ale także w życiu, tak powiem, społecznym tego środowiska matematycznego. Jak nas tam nie będzie, no to i nas nie będzie prawda, na rozmaitych ważnych wydarzeniach. No
chyba że rozwiążemy jeden z problemów milenijnych, no to wtedy już pewno tak powiem, będziemy zauważeni. To tyle, czyli apel o aktywność, a zagrożenie jest naprawdę bieżące. Dziękuję. Ja bym się chciała przyłączyć do tego apelu, do apelu o współpracę. I oczywiście są ludzie, którzy najbardziej lubią robić badania sami. Ja myślałam, że też taka jestem, a potem się okazało, że pracować z innymi jest wspaniale i może to przynosić ogromną satysfakcję i że ma się jakieś umiejętności, które się nawzajem uzupełniają. I również apel o aktywność, ponieważ dając coś tej społeczności i innym dajemy całemu światu, ale również i sobie. Myślę, że to jest dobry akcent, żeby zakończyć. Dziękuję wszystkim panelistom, dziękuję Państwu za uwagę.